Tolkien jest do niczego. Nie oglądałem w ogóle też Gry o Tron. Gra o Tron jest do niczego. Taki chce być kontrowersyjny i edgy trochę. Jest tam sekret o trollach, z tego co wiem, bo nie wiem. Ale to mi nie przeszkadza mówić. Trolle to są istoty, które żyją pod mostem i rzucają kamieniami w ludzi, którzy chodzą po moście. Ergo, emocjonalny troll to będzie ktoś, kto rzuca kamieniami miłości. Nie, odwrotnie. Rzuca kamieniami w ludzi, co chodzą po mości miłości, jak sądzę. Nie wiem, muszę się spytać. Jakoś tak. To brzmi jak test inteligencji, który niestety oblałem. Czy jest Igor? Nie, nie ma dalej Igora. Igor Pikro. No, Igor. Scooby-Dooby-Dooja! Mówi, że złapiesz mnie za rękę. Kto za rękę złapie ciebie, pytasz. Spędzimy razem święta. Szczerze mówiąc, nie wiem. Kupiłem ci bukiet róż i kartkę z życzeniami. Lecz nie znaczy, że nie mogę spotykać się z innymi dziewczynami. Pytasz, czy lubię cię najbardziej na świecie. Wiem, że cię lubię, ale czy najbardziej, to nie wiem. Pytasz, czy wpadnę dzisiaj, czy będę poza domem. Nie wiem, spytaj mnie wieczorem, o, wiesz do cholery, kim jestem. Jestem emocjonalnym trollem. Jestem emocjonalnym trollem. Jestem emocjonalnym trollem. Mówi, że nie chcesz mnie znać, ale ciągle do mnie dzwoni. Spotyka się z tym. Ten czas na mnie trwonić. Wypowiadasz na wiadomości przez całe dnie, po czym nagle się pojawia. Dziewczysz się, pytam o której mamy spotkanie. Ty odpowiadasz mi chwilę przed, jakbym był na zawołanie. Pytam, czy jedziemy na czas, nawet rezerwację wziąłem. Ty trzy raz zdążyłaś już zmienić zdanie. O, wiesz do cholery, kim jesteś. Jesteś emocjonalny troll. Jesteś emocjonalny troll. Jesteś emocjonalny troll. Nie ma nic trudniejszego niż miło się być szczęśliwy. Chciałbym spokoju, trollem z rodziny. Zostawiłem u ciebie dwie koszule. Możesz się zatrzymać, mam i gość w domu. Jeszcze przydać? Zajmie pytają, jak razem możecie trzymać. Ja nie wiem, czy pytać, co u mnie słychać? Czy jak jesteś trolem, to czasem nawet z trolem możesz nie wytrzymać. Taka prawda. Marcin, jest Igor!